Przechodzimy do punktu czwartego. Pani Małgorzata, naprawdę. Ale ja nic nie mówię. No, zasłoniętymi ręką też można mówić. No, ja mówiłam akurat. Na zmianę pani mówiła. Rozmowa jest w głosu. Przechodzimy do punktu czwartego, pytania do służby mundurowej. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym mam tylko jedną taką naprawdę pani pamiętacie, czy byłaby taka możliwość, żeby ktoś z policji wziął udział w jednym ze spotkań w kwietniu. Mamy takie spotkanie z przedstawicielami forum, na forum wspólnot mieszkaniowych. Mieliśmy takie pierwsze spotkanie w lutym i tam ustaliliśmy, że kolejne spotkanie miałoby dotyczyć współpracy odnośnie walczenia z grafiki i chcieliśmy przedyskutować różne pomysły. No i po prostu pytanie, czy mogliby się odnosić do odbywania albo ewentualnie widział pana kandydata. Tak, podamy. Oczywiście na razie nie jest ustalony, także nie podaję to. Dobrze, dziękuję. W związku z tym, że kolejny punkt to jest punkt 5. Budżet partycypacyjny, założenia możliwości współpracy. Krótko chciałem powiedzieć o pewnym projekcie, który jest złożony przez Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw Społecznych. Dzień dobry, proszę, proszę. Właśnie pani przyszła ze stowarzyszenia. Zanim oddam głos pani, która wam opowie coś więcej o tym budżecie, to temat budżetu partycypacyjnego polega na tym, że jest propozycja, żeby razem ze stowarzyszeniem oraz mieszkańcami naszej dzielnicy, całej lub jej części, ale myślę, że w naszej dzielnicy to może się sprawdzić tylko w części, zadecydować o przeznaczeniu jakiegoś wycinka budżetu dzielnicy. Tak naprawdę w naszej dzielnicy to nie jest do końca coś nowego, bo na Krowodzie Górce mieliśmy już spotkanie odnośnie małej rewitalizacji i pomysłów tego, jak można było wydać 100 tysięcy na rewitalizację Krowodu Górki. Natomiast na forum wszystkich wspólnot podczas jednej z komisji Rady Miasta, ale też później na specjalnym spotkaniu w sprawie budżetu partycypacyjnego, państwo ze stowarzyszenia właśnie przedstawiali ideę tego pomysłu, który był realizowany również m.in. przez Stowarzyszenie Centrum Opus w Łodzi. Polegało to na tym, że jednostki pomocnicze miasta przeznaczały jakiś wycinek pieniędzy. W naszym przypadku to byłyby to pieniądze z tych priorytetów. I podczas cyklu czterech spotkań mieszkańcy wpierw definiowali swoje problemy, potem było wyłonienie, co może być realizowane w ramach jednostki pomocniczej. Następnie były omawiane te tematy, a na koniec mieszkańcy sami tak jakby głosowali nad tym, co zrealizować i co nie. Po szczegółach i tak naprawdę o meritum sprawy myślę, że opowie pani. Niestety nie pamiętam, bo musi pani się przedstawić. Ale bardzo proszę, żeby pani zabrała właśnie głos i przekazała mi cokolwiek informacji. Nie wiem, czy z tego miejsca. Proszę, 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 żeby panią widzieć. Jestem z nami Agnieszka Dziewitek i reprezentuję Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Kilka słów o nas, o stowarzyszeniu. Generalnie naszą misją jest aktywizacja mieszkańców nie tylko Krakowa, na razie Krakowa, bo działamy od 2 lat, więc mam nadzieję, że im będziemy bardziej rozwinięci, tym będziemy większym obszarem obejmować jakby zakres swojego działania. I na czym nam zależy? Żeby mieszkańcy zaczęli się interesować tym, co się dokładnie dzieje. Ja wiem, że w tej chwili to wygląda w ten sposób, że to zainteresowanie bardzo często sprowadza się do roszczeń. Do roszczeń, do takiego katalogu żądań, że ja bym chciał to, 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 to. I to jest takie bardzo partykularne i w zasadzie mieszkańcy nie myślą o tym, jak mogą coś zrobić wspólnie ze swoimi, nie wiem, sąsiadami, ze swoją wspólnotą mieszkaniową, tylko skupiają się na tym, co jest dla każdego pojedynczego mieszkańca ważne. I właśnie w tym projekcie chodzi przede wszystkim o to, żeby nauczyć mieszkańców ze sobą rozmawiać, tak? Nauczyć rozmawiać, negocjować, sugerować, co jest, jak wiemy, bardzo, bardzo trudne. A na czym dokładnie polega projekt? Tak jak pan przewodniczący wspomniał, my się wzorujemy w dużej mierze na modelu łódzkim budżetu partycypacyjnego. Być może państwo słyszeli, ponieważ temat budżetów partycypacyjnych przekracza się teraz przez Polskę i staje się coraz bardziej popularny. Mniej więcej od 2 lat pierwsze samorządy próbują coś w tym kierunku robić. My
staliśmy się modą, tylko potrzebą, bo wierzymy, że Krakowowi jest taka idea jest potrzebna, żeby ją zrealizować w praktyce. Postanowiliśmy nie zaczynać od poziomu całego miasta, tak jak na przykład dzieje się to w momencie w Sopocie, w Poznaniu czy w Dąbrowie Górniczej, tylko postanowiliśmy zacząć od jednostek pomocniczych Krakowa, czyli od dzielnic. Założyliśmy w projekcie, na który uzyskaliśmy środki zewnętrzne spoza budżetu miasta, a dokładnie rzecz biorąc z Fundacji Stefana Wyszehradzkiego, żeby w trzech krakowskich dzielnicach, które będą miały ochotę, żeby taki projekt mógł realizować, przeprowadzić model pilotażu, czyli sprawdzić, jak temat tego budżetu zafunkcjonuje na poziomie jednostek pomocniczych. Jakby to miało wyglądać w praktyce? W praktyce wyglądało to w ten sposób, że dzielnica, która oczywiście się zgłosi do projektu, każe w ramach swoich środków pieniądze, nie wiemy jakie, ponieważ rozmawiając z różnymi dzielnicami, ja słyszę bardzo różne kwoty, od 20 do 80 tysięcy, mniej więcej to jest skala tego rzędu. Myślę, że jak na początek, to oczywiście, że mogłoby to być więcej, ale cały czas pamiętajmy o tym, że to jest pilotaż, to jest jakiś eksperyment społeczny i wszyscy jesteśmy ciekawi, co z tego wyniknie. Więc wskazując wysokość środków w ramach tych, którymi dzielnica dysponuje, jakby oddaje te środki spod decyzji radnych państwa tutaj obecnych do podziału przez mieszkańców. I to by się wydawało dosyć dużym wyzwaniem. Oczywiście tak, i to będzie wyzwanie, ale proszę pamiętać, że ten proces wyboru poszczególnych projektów, na które te pieniądze zostaną przeznaczone, będzie bardzo ściśle moderowany. To znaczy, odbędą się, przepraszam, cztery spotkania konsultacyjne, w których mieszkańcy po pierwsze będą definiować problemy, które dotyczą ich dzielnicy czy ich osiedla. Po drugie, będą się mogli zastanowić, które z tych problemów są dla nich najważniejsze. Bo jak się zapewne Państwo domyślacie, te interesy będą sprzeczne. Oczywiście, że one będą sprzeczne. I teraz trzeba będzie wybrać, tak, które z kategorii problemów, które mieszkańcy wypracują, jest dla nich najważniejsze. W Łodzi wyglądało to w ten sposób, że mieszkańcy wyodrębnili mniej więcej 5 takich obszarów problemowych i w ramach tych 5 obszarów problemowych zgłaszali projekty, które były wstępnie weryfikowane przez urzędników miejskich. W naszym pilotażu też zaplanowaliśmy udział urzędników miejskich w całym procesie, którzy mogliby na bieżąco nadzorować nad tym procesem pod względem zgodności tychże projektów zgłaszanych przez mieszkańców z uwarunkowaniami prawno-formalnymi projektu. Tak? Czyli wiadomo, że mieszkańcy nie mogliby zadecydować o jakiejś małej inwestycji na terenie, który nie należy do miasta, albo co do którego prawo własności nie jest wyjaśnione. Czyli rozmawiamy tylko i wyłącznie o tych obszarach, o terenach, co do których Państwo jako radni sami podejmujecie decyzję. I oczywiście kolejne założenie jest takie, że mieszkańcy również poruszają się w obszarze dokładnie takim, jakim Państwo radni się poruszacie. Czyli to nie mogą być projekty wykraczające poza zakres zadań zleconych jakby do realizacji przez Radzie Dzielnicy. Jak to wygląda w czasie? Takie spotkania odbywałyby się raz na miesiąc, mniej więcej, z czego 3 przed wakacjami. I na trzecim spotkaniu doszlibyśmy już do takiego etapu, gdzie mieszkańcy zgłaszają sami konkretne projekty z wstępnym kosztorysem, który sami będą musieli w jakiś sposób sprawdzić, skonsultować z urzędnikami, żeby to nie były, wiadomo, takie zupełnie oderwane od rzeczywistości rzeczy, tak? Jeżeli będą chcieli dodatkowe kosze do segregacji śmieci, będą musieli sprawdzić, ile takie kosze kosztują. Jeżeli będą chcieli stojaki na rowery, to również podobne sprawy, też będą musieli to sprawdzić. W czas wakacji, czyli lipiec i sierpień, to byłby czas, w którym nastąpi taka ostateczna weryfikacja formalno-prawna projektu, czyli one są złożone do Urzędu Miasta, odpowiednie jedno
jednostki miejskie, które z nami współpracują, rozpatrują wszystkie z tych projektów i tutaj mogą je odrzucić tylko i wyłącznie pod kątem niezgodności formalnych, tak? Czyli jeżeli właśnie, tak jak wspomniałam, dany projekt nie byłby związany z tymi zadaniami, co do których dzielnica jest uprawniona, czy miało być zrealizowane na terenie, który nie należy do miasta. Natomiast cała reszta projektów, która spełniałaby wymogi formalne, zostałaby wpisana na listę rankingową i taka lista poddana byłaby głosowaniu w miesiącu września. I teraz też jest ciekawy sam sposób głosowania. Ponieważ mieszkańcy nie oddawaliby pojedynczych głosów na swoje wybrane projekty, tylko oddawaliby głosy w tak zwanym systemie ważonym. To znaczy, mieliby trzy głosy do wyboru, przepraszam, do dyspozycji i na swój projekt, tak, który oni sami zgłosili, wiadomo, że oddają trzy głosy, bo ten projekt jest ich wybranym, ale muszą rozdysponować kolejne punkty. Czyli jakiś jeszcze jeden projekt dostaje dwa głosy i jakiś jeszcze jeden projekt dostaje jeden głos. Dzięki temu jest taka możliwość, że wcale nie zostaną wybrane te projekty, które zostaną wskazane jako najwyżej punktowane, ale te, które dla największej liczby mieszkańców dzielnicy będą na przykład na miejscu drugim, ale sumarycznie zbiorą najwięcej głosów. I teraz, jakie w zasadzie zadanie dla Państwa? Przede wszystkim ja bym chciała prosić o taki namysł, czy Państwo chcieliby jako dzielnica zgłosić się do takiego pilotażu, ponieważ ja mówię, że to jest eksperyment społeczny i to jest projekt dla odważnych dzielnic. To nie jest tak, że ja tutaj podbijam bębny, tylko autentycznie my, jako organizacja prowadząca ten pilotaż, oczywiście w miarę naszych możliwości staraliśmy się zadbać o to, żeby cały proces przebiegł jak najlepiej. To znaczy, nawiązaliśmy partnerstwo z Urzędem Miasta. Robimy ten projekt, dokładnie rzecz biorąc, z miastem Kraków jako partnerem. Patronatem honorowym objął go przewodniczący Rady Miasta, pan Kośmikera. Współpracujemy też z partnerem z Łodzi, o którym tutaj już była mowa. To jest organizacja, która właśnie u siebie w jednostkach pomocniczych, w ich przypadku w osiedlach, ten projekt realizowała. I z takim skutkiem, że w tym momencie Łódź na poziomie całego miasta wprowadza budżet partycypacyjny. Czyli te doświadczenia, które się zgromadziły dzięki realizacji pilotażu u nich w jednostkach pomocniczych, przerodziły się w efekcie na budżet na poziomie całego miasta. Więc myślę, że to jest całkiem fajne doświadczenie i fajne przełożenie i fajny skutek. I oczywiście jest, przynajmniej ja mam do tej pory, spotykając się w radach z Państwami radnymi w różnych radach dzielnic, no z takimi pytaniami i wątpliwościami, no ale dlaczego mieszkańcy mają o tym decydować, skoro my zostaliśmy przez tych mieszkańców wybrani, żeby ich reprezentować, tak, i my wiemy najlepiej. Więc my staramy się odpowiadać, że to przecież absolutnie w niczym nie przeszkadza, żeby radni, którzy właśnie są reprezentantami mieszkańców, kontaktowali się z nimi częściej niż tylko przy okazji na przykład wyborów. Ja wiem, że Państwa dzielnica tutaj jest wyjątkowa pod tym względem, bo robi konsultacje i jakby jakoś aktywnie zabiega o spotkania z mieszkańcami. To nam się bardzo podoba, że Państwo to robicie. Dlatego też mam nadzieję, że być może zdecydujecie się przystąpić do takiego projektu i do 22 marca, bo wtedy kończymy zbieranie zgłoszeń, otrzymamy takie zgłoszenie od dzielnicy. Jeżeli jakieś są... Zanim przejdziemy do pytań, to jeszcze takie dwa uzupełnienia do tej części, trzeba odpowiedzieć. Na tym spotkaniu, które było w Urzędzie Miasta, organizowane również przez Państwa, na którym był zaproszony skarbnik, ale również przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta, no nie padła może deklaracja, ale padł taki sygnał, że bardzo prawdopodobnie, że dzielnice, które przystąpią do tego projektu, dostaną dodatkowe środki do tego projektu, żeby uzupełnić kwoty, które samo przeznaczą. To
jest jedna sprawa. Druga sprawa, no myślę, że dla nas to jest o tyle ciekawe, że ja już tutaj panią zachęcałem, żeby z nami popracowała przy okazji rozdzielania środków na kawałki w Górce. I tutaj szczegóły tej współpracy jeszcze omówimy. Ale tak naprawdę nie mamy się czego za bardzo obawiać w tym projekcie, bo my właściwie już to zaczęliśmy, tylko może nie mieliśmy przygotowanej takiej metodologii pracy, na przykład nad głosowaniem projektu, prawda? Z tego można skorzystać. No niemniej otwieramy dyskusję na ten temat i udzielam wiedzy, że panu Jurzowi ktoś się zgłasza, jak wiesz. Proszę. Ja chciałbym o pieniądzach porozmawiać. Bo... No tak, tak. Bo proszę panią, doświadczenie, które zebrałem w życiu, nauczyło mnie jednej rzeczy, że nikt nic nie robi za darmo. Wobec tego pytanie, ile my z naszych środków musimy na tą działalność wam odprowadzić, na administrację, na moderowanie i tak dalej. Bo nie wierzę w to, że przychodzi Dziadek Mróz czy Gwiazdor i robi nam za darmo. Ile stracimy na tym my, żeby zarobić? Bardzo dobre pytanie, bardzo mi się podoba i już na nie odpowiadam. Cieszę się, że się pani podoba pytanie, a nie ja, ale na mody jest. Już pan wszystko odpowiadam. Dokładnie 0 zł. Już mówię, ja na czym to polega. Ja nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ponieważ ja wspominałam, że my na realizację tego projektu, czyli na zapewnienie facilitatorów procesu konsultacji, na zrobienie pikników, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, mamy zaplanowane też środki na zrobienie pikników dla mieszkańców. To nie są jakieś bardzo duże środki, ale są. Więc jeżeli państwo robicie, a wiem, że część dzielnic robi takie pikniki, to bardzo chętnie się włączymy w organizację również finansowo. I te wszystkie środki to nie są od Dziadka Mróza, tylko od Fundacji Stefana Batorego. A fundacja dostaje z budżetu państwa dofinansowanie, czyli nie. Po pierwsze, nawet gdyby. I od pana Sarosza, przepraszam. Nie zgadzam się z panem. Nawet gdyby to były środki budżetu państwa, to nie byłyby środki dzielnicy, po pierwsze, ale to nie są środki budżetu państwa, to są środki amerykańskie, które Polska. Pana Sarosza. Dokładnie. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś problem z korzystaniem. Problem jest, dlatego że pan Sarosz, jak się wziął za jakiekolwiek sprawy, to zawsze finansowo ten kraj kończył źle. Przykład Malezji, przykład paru innych. Znaczy ja mam troszeczkę inne doświadczenia, więc tutaj się możemy... No ja nie dziwię się pani, że tam pieniądze, nie? Znaczy pamiętam, że pierwszy raz... Czy są jeszcze inne pytania do tego projektu? Albo opinie? Ja wspominałam, że te rady dzielnic, z którymi raz ja rozmawiałam, padały tutaj w wykołach kwoty rzędu od 20 do 80 tysięcy złotych. Tyle byłoby na daną dzielnicę, tak? To znaczy, gdybyśmy dostali w przyszłym roku dopiero, bo nie, program by ruszył. Ja muszę jedną rzecz wyjaśnić. No. Nie dostalibyśmy, a przeznaczylibyśmy. Bo to w ramach... Ale mają nas dorównać. W ramach środków naszych. Natomiast rzeczywiście być może moglibyśmy się spodziewać, że dostaniemy dodatkowe środki. Jeśli byśmy dostali środki dodatkowe w wysokości 100%, które włożymy, to ja sam pierwszy bym proponował państwu, żebyśmy dali jak najwięcej. Ale nie mamy tej pewności, więc trzeba się zastanowić na ten temat. Proszę o dalsze głosy. Proszę. Ja mam pytanie, o czym Państwo myślicie konkretnie, bo jeżeli to były pikniki, to powiem szczerze, to będzie kampania wyborcza dla pewnych osób. Więc pytanie, o co w ogóle chodzi? No bo my mamy jakieś środki wyasygnować, pytanie, o co chodzi. Aha. To znaczy, to o co chodzi, to zadecydują mieszkańcy. Ja nie sądzę, żeby mieszkańcy chcieli robić pikniki, ponieważ państwa sami... Nie miał piknika. To może ja się nie wyraziłam precyzyjnie, to jeszcze doprecyzuję. Poza tym, że mieszkańcy będą wskazywać różne projekty, które chcieliby w ramach tych, przyjmijmy, od 20 do 80 tysięcy sfinansować, my w projekcie naszym, czyli tym, który pozyskaliśmy ze środków Fundacji Batorego, mamy pewne środki do dyspozycji dla tych dzielnic, które wejdą do pilotażu. To będą 3 dzielnice i będziemy chcieli tym dzielnicom po prostu te środki przekazać, czy jakoś wspólnie w ramach naszych zasobów ludzkich pomóc zorganizować dzielnice, pikniki, które i tak się odbywają. Więc no, wydaje mi się, że taki walor promocyjny, oczywiście my będziemy promować uczestnictwo mieszkańców w całym tym procesie i o to nam chodzi i to mieliśmy na myśli, kiedy planowaliśmy obecność takich pikników w naszym projekcie, żeby jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się o tym, że są takie spotkania konsultacyjne, gdzie one się odbywają,
czego od mieszkańców oczekujemy i właśnie temu to nas uczy. Proszę. Załóżmy, że przekażemy 20 tysięcy, ile fundacja da nam? Ma to jedno? Nie, to nic nie da? Powiedz procedowania w zakresie wyłonienia ostatecznego projektu. Ile zajmujesz praktyki i doświadczenia? Jaki to jest okres czasu? To jest łącznie, gdybyśmy zaczęli konsultację w maju z mieszkańcami, to planujemy, że w maju i w czerwcu odbędą się 3 spotkania. Tak? Pierwsze, diagnozowanie problemu danego osiedla czy danej dzielnicy, plus też przedstawienie kompetencji rady dzielnicy, bo jeszcze może tutaj nie powiedziałam o takim jednym bardzo ważnym aspekcie, że cały ten projekt ma mieć też bardzo silny wymiar edukacyjny i my tutaj na to kładziemy mocny nacisk. To znaczy, nie chodzi tylko o to, żeby mieszkańcy podzielili te 20, 30, 40 i tak dalej tysięcy i zdecydowali na jaką, nie wiem, mamą architekturę, czy jakąkolwiek inną inwestycję chcą te pieniądze przeznaczyć, tylko żeby się pewnych rzeczy też dowiedzieli. Dowiedzieli, z jakimi problemami mogą przyjść do rady dzielnicy, a z jakimi nie mogą. Tak? Czyli tutaj stawiamy na edukację mieszkańców, nie tylko w zakresie tego, co może rada dzielnicy, ale też jakie są ograniczenia, na przykład jeżeli chodzi o tworzenie budżetu, o pojazdową radę, tworzenie budżetu miasta, czyli wprowadzamy silnie takie kwestie poboczne, ale bardzo mocno związane z tworzeniem budżetu dzielnicowego. Więc to jest pierwsze spotkanie. Drugie spotkanie to jest generowanie w oparciu o problemy, które staną na pierwszym spotkaniu przedstawione, następnych projektów. Trzecie spotkanie przed wakacjami, czyli mniej więcej czerwiec, to już jest przedstawianie konkretnych projektów z kosztorysowanych, wstępnie zharmonogramowanych przy współpracy z urzędnikami miasta Krakowa. Tutaj już nawiązaliśmy kontakt z CIKIT-em, który wczesna będzie z nami współpracował. I teraz mamy lipiec i sierpień. To jest czas na weryfikację, tak jak mówiłam, taką ostateczną tych projektów, czy one są pod względem formalnym i prawnym zgodne ze wszystkimi kwestiami takimi, które wynikają z różnych dokumentów i aktów prawa miejscowego. I teraz wrzesień to jest ten miesiąc, kiedy poddajemy pod głosowanie, o którym mówiłam, projekty wyłonione przez mieszkańców, oczywiście do kwoty, którą wskaże wcześniej Rada Dzielnicy. Tak? I wyczerpując tą pulę, tutaj wyczerpuje się też lista tych projektów. Więc jeżeli na przykład Rada Dzielnicy przeznaczy 50 tysięcy i zostanie wybrany projekt, który kosztuje 30 tysięcy, to może na jeszcze naszą listę projektów dofinansowanych wejść taki, który kosztuje 20 tysięcy. Tak, żeby cała ta kwota została wyczerpana. Czyli od maja do września. Ja myślę, że oczywiście oddam teraz Panią głos. Tutaj myślę, że trzeba doprecyzować jeszcze jedną rzecz. Te konsultacje rozpoczynają się w roku realizacji, czy rok wcześniej? Bo rok wcześniej. To my mówimy, no tak, to jest bardzo istotne kwestia. Dziękuję za zwrócenie tu uwagi. My cały czas mówimy o środkach, które będą wykorzystywane w naszym dzisiejszym czerwcu. To jest bardzo podstawowa kwestia. Procedowania i możliwości realizacji środków, które są przygotowane na rok. O tym mówię, okres procedowania nie wpłyną na niewykorzystanie środków. Bądź problemy z wykorzystaniem, i powiedzmy, że te środki byśmy marnotrawili, tak jak się pozostawiamy, że nie przez to będzie. Znaczy pieniądze w tym roku musimy zabezpieczyć? Czy to będą z przyszłorocznego? Teraz na pewno kolejność taka. Pani Ela, Pani Małgorzata, Pan Marek, Pani Joanna. Jaką grupę mieszkańców Państwo planują tak rzeczywiście zaangażować? To wiadomo, że w skali dzielnicy jest to ogromna ilość w skali osiedla. Jak Państwo zamierzają podzielić ten jakby rejon współpracy? No bo to jest konkret. Też bardzo dobre pytanie. Powiem tak, że pierwsza kwestia to jest taka, że od rady dzielnicy konkretnej uzależniamy, czy projekt będzie, czy pilotaż będzie realizowany na obszarze całej dzielnicy, czy na obszarze wybranego obszaru mniejszego, czyli 1, 2, 3 osiedla. To tutaj nie mamy żadnego modelu przyjętego w gminie. Jak dzielnice zostaną wymienione, my będziemy indywidualnie
przemysłu, to chyba jest kwestia, bo ja widzę, że to są bardzo różne zdania na ten temat. Niektórzy radni twierdzą, że nie wyobrażają sobie tego robienia w obszarze mniejszym niż dzielnica, bo nie da się wybrać tego obszaru. Ja rozumiem takie podejście, a inni twierdzą, że nie ma takiej możliwości, żeby dotrzeć do na przykład 60 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają w danej dzielnicy, w związku z czym oni uznają za zasadne, żeby zrobić to na jakimś mniejszym terenie. A jakimi kanałami informacyjnymi będziemy docierać do mieszkańców? Mamy tutaj przewidziane kilka rodzajów takich kanałów. Przede wszystkim będziemy korzystać z druków bezadresowych, które jakby zwiększyć ich efektywność od odbierania, bo wiemy, jak to jest z takimi drukami bezadresowymi, które nie mają żadnego nadruku, po prostu są wyrzucane przez mieszkańców bez otwierania. Więc tutaj ktoś nam podsunął taki pomysł, żeby nadrukować na koperty logo miasta, ewentualnie jeżeli dzielnica też posługuje się jakimś emblematem w rodzaju logo, to też mogłoby takie logo się znaleźć na tej kopercie. I liczymy, że to zaciekawiłoby takiego mieszkańca do otwarcia tej koperty, więc to jest sposób bezpośredni. Dodatkowo planujemy taką akcję plakatową, skoncentrowaną o takie najważniejsze punkty dzielnicy czy na osiedlu, czyli przychodnie, kościoły, szkoły, przedszkola, jakichś lokalnych liderów, lokalnego NGO-sa, oddziałów na terenie. Czyli jakby planujemy całą sieć kontaktów nawiązać, żeby też osoby, które wywodzą się z tych miejsc, na przykład pomogły nam, zabrały 5 plakatów i rozwiesiły go w swoim otoczeniu. Oczywiście też liczymy na Państwa pomoc. Pani Małgorzata? No i właśnie chciałam zadać to pytanie, w jaki sposób będziemy informować mieszkańców, gdzie się odbędą te spotkania? To jest pytanie do Państwa, bo my nie znamy tutaj terenu dzielnicy. Też chcielibyśmy z Państwem, jeżeli oczywiście zgłosicie się do projektu i zostaniecie wyłonieni, bo też gdyby spodziewamy się nieco większej liczby zgłoszeń niż tylko 3. Także to jest jedno z pytań w formularzu rekrutacyjnym. Ja mogę tutaj puścić, przygotowałam kilka wydruków. To może tak dobra. To jest właśnie jedno z pytań. Gdzie Państwo chcieli ewentualnie takie spotkanie zorganizować? Gdzie jest taka możliwość? No bo też nie każda rada dzielnicy na przykład dysponuje odpowiednio dużą salą, więc my tak myśleliśmy wstępnie o na przykład salach gimnastycznych, szkół, ewentualnie jakichś takich salach konferencyjnych, nie wiem, czy szkoły takie posiadają, ale z których można by skorzystać jakoś albo nieodpłatnie, albo po jakichś bardzo niskich kosztach, bo tutaj przyznaję, akurat nie mamy jakichś super środków zabudżetowanych na ten cel. To informowania mieszkańców, spotkania. To są koszty, które są po stronie organizatorów, czyli Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska i Stowarzyszenia Pracownia. Nie, 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 nie powtarzało się, czyli zdecydowane pieniądze w 100% tak jak wróci. 100%. No i tu jest też na pewno pojawił się ogromny problem. Bo dlaczego na przykład jedno czy drugie osiedle? Oczywiście, dlatego Państwo możecie zadecydować, że jedna ma jest. Pan Marek. Z doświadczenia wątkie. Wydaje mi się, że może przyjdzie promil mieszkańców. No nie, nie byłeś na dzielnicy. Chwileczkę, w dzielnicy to przyjdzie promil. Szanowni Państwo, popatrzymy na dzielnicę, przyjdzie promil. Nie wyrażajmy swojej opinii. Znaczy ja mam takie, mojego doświadczenia. Wiem, że to tak wygląda. Proszę Państwa, głos ma Pan Marek i Waszym. To jest spotkanie spółdzielni mieszkaniowej, gdzie umówmy się, spółdzielnia mieszkaniowa to jest właśnie tego typu obiekt, gdzie można coś takiego robić. Bo nie wyobrażam sobie, że to cała dzielnica decydowała, no bo no nierealne, 20 tysięcy na całą dzielnicę, to ludzie sobie powstają kosz na psie odchody na przykład, no to tylko tyle. Bo czy nie ma problemu, że Państwo dali więcej? To są nie to na 30 tysiącach to będzie 2. Nie, no rzeczywiście. Wszystkie jaki na rowery, o. Rzeczywiście prawdą jest. To są koszty malutkie, to są koszty takie, że to w zasadzie dzielenie skóry na niedźwiedziu tak naprawdę. To jest pilotaż, który ma nam pokazać. Co z tego jest. Może wynikać no tak, w przyszłym tak, roku? Być może się okaże, że jak się miasto zbudowa ten pomysł, może będzie chciał na przykład, bo tak się też pojawiły pomysły, żeby w ogóle przeznaczyć jakąś ekstra pulę środków dla tych dzielnic, które będą w ten sposób rozwiązywać kwestie budżetu, czyli konsultować to z mieszkańcami w sposób większej wysokości niż teraz. To jest raz, a dwa. Z
znając życie, to znowuż przyjdą ci mieszkańcy, którzy nawet niekoniecznie są aktywni w sensie takim, że chcieliby może coś dobrego zrobić, ale przyjdą najczęściej roszczeniowcy, szykacze, ci, którzy chcieliby. To dokładnie tak wygląda, wiem jak spółdzielni wygląda te spotkania, bo przestałem chodzić, bo mi zaczęto denerwować. A szkoda, bo się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, niestety ostatnio mówię spółdzielni się nie zmieniło. Może to, ale generalnie po prostu wstydzi się. Mamy w poniedziałek jest spotkanie między innymi mieszkańców twojego okręgu, już się zapraszam, myślę, że zobaczysz, że frekwencja będzie wyższa niż się wydaje. Natomiast w przypadku naszej dzielnicy rzeczywiście nie możemy mówić o działaniu na terenie całej dzielnicy, bo dzisiaj przyszła do nas informacja odnośnie ewidencji ludności, mamy ponad 70 tysięcy mieszkańców, więc jakbyśmy chcieli wszystkich zapytać, co chcieliby, żebyśmy zrobili, to byśmy powiedzieli, zobaczmy wzrok, jakby chcieli wszyscy powiedzieć, a pomysł to budżet, który zagospodarowali na drugie lata. Ja jeszcze może jedno, jeśli mogę. Ponieważ jeszcze nie mamy do końca opracowanego, ale zajmiemy też prezentacją, ponieważ my dosyć szeroko konsultujemy różne rzeczy, które w tym projekcie są realizowane. W ramach tak zwanej rady programowej, która się powołała, ona składa się z przedstawicieli samorządu, urzędników. Teraz na drugie spotkanie też doprosimy radę. I będziemy teraz właśnie w ramach takich grup roboczych, które się z tej rady programowej wyodrębniły, dyskutować nad taką kwestią, to jest może istotne w kontekście tego, ilu mieszkańców i dziennika, kto będzie mógł składać projekt. Bo jest kilka na to pomysłów. Jeden z nich jest taki, że każdy pojedynczy mieszkaniec pełnoletni albo na przykład od 16 roku życia, bo tutaj też koncepcje w zależności od dnia, może taki projekt zrobić. Ale są takie rozwiązania, gdzie projekt nie składa pojedynczy mieszkaniec, tylko na przykład grupa 5-10 mieszkańców. Teraz, prawda, po pierwsze można się tutaj osiągnąć jakąś większą reprezentatywność, a po drugie, taki mieszkaniec, o którym Pan tutaj wspominał, że to będzie roszczeniowy, który będzie sobie pokrzyczeć, żeby zgłosić swój problem, będzie musiał pozyskać te 9 osób, czy 10, czy kilkanaście na przykład, żeby w ogóle móc zgłosić swój pomysł i swoją propozycję. Także my tutaj jesteśmy jeszcze na etapie właśnie ustalania tego. Jeżeli Państwo będziecie na przykład już włączeni w pracowy program, to też chętnie wysłuchamy stanowiska, jakby to wyglądało. Ja sam osobiście, każdy mieszkaniec powinien zasadna móc zgłosić. Bo mimo wszystko to właśnie po to jest. Jeśli robimy coś takiego dla ludzi, to pomysł nie zgłasza każdy, a potem już było nie większość, prawda? Także to na tej zasadzie. Tylko właśnie tutaj tak też trochę chodzi o to, żeby mieszkańcy się postarali, tak? Żeby to nie było tak, że on przyjdzie na spotkanie, nie do końca czegoś przemyśli i już rzuci, bo tak mu duszy gra. Tylko chodzi o to, żeby mieszkaniec jednak pewien wysiłek wykonał. Czyli właśnie albo pozyskał kilku sojuszników do swojego pomysłu, albo jeżeli to będą rzeczywiście pojedyncze osoby, no to przynajmniej, żeby poszedł urzędnika takiego czy takiego, żeby temu pomógł ten projekt wydobyć. Ja dużo daję głos Pani Jadwigowi, bo chciałem jeszcze zapytać, bo zanim ewentualnie zdecydujemy, czy chcemy zgłosić, czy nie, takie założenia, które powinniśmy mieć ostatecznie, bo ja osobiście podpisuję pod projektem, że mieszkanie może zgłosić, gdy jest to grupa, to już nie do końca, nie mam doświadczenia, że najłatwiej zawiązują grupy, pewne grupy społeczne. No, niekoniecznie ich pomysły będą odbierane przez wszystkich potem. Pani Jana. Ja sam pomysły, bo o ile ja jestem Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do tego?
do tej dyskusji. Nie mam w takim razie, ja bardzo dziękuję. Jedno pytanie, jakie mam, bo tak naprawdę wykonaną sesję mamy 25 marca. 6. A ten zgłoszony tam jest do 22. I no, tu się rozpoczyna trudność, bo żeby móc się zgłosić, związać się kwotą, musimy podjąć tą uchwałę intencyjną z kwotą, więc albo musielibyśmy to robić dzisiaj, albo potem. Nie musicie Państwo podejmować tej uchwały przed zakończeniem rekrutacji. Możecie się. Ale nie możemy się zgłosić bez tej uchwały, bo jak ja mogę wypisać pismo, które Rada nie wyda zgody. Nie, nie, to jakby wydanie zgody przez Radę, oczywiście my zakładamy, że nastąpi w momencie zgłoszenia, ale chodzi mi o samą procedurę podejmowania uchwały intencyjnej i musi się przed 22 odbyć, ale z Radą zgody domniemujemy. Zawsze można wycofać. Normalnie. Nie, nie, okej, w porządku, jasne. Tak? Ja jeszcze sobie pozwolę rozdać informację. Szanowni Państwo, ja tylko zadam pytanie takie odnośnie tego, czy chcecie na osobnym jakimś spotkaniu to przedyskutować i do końca, czy chcecie czas na zastanowienie się, jak to przeprocedujemy, Wasze propozycje. Ja zaproponuję jakieś może spotkanie, jeśli ktoś będzie chciał, to przyjdzie, porozmawiamy, jeśli nie będzie chciał, to nie. Ja powiem jeszcze tak, że wszystkie informacje na temat naszego projektu znajdują się na stronie, która jest bardzo łatwa do spamiętania, bo to jest budżet.krakow.pl. I tam znajduje się i formularz zgłoszenia, i etapy realizacji projektu, i też doświadczenia łódzkie, o które tylko trzeba powiedzieć. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.